czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Pięć godzin, 12 minut. Tu mamy tą starą karczmę, tam dalej mamy kościół, a my tutaj za chwilę w lewo do sklepu. O matko i córko, wychodzimy, proszę Państwa, coraz wyżej, jesteśmy w Damicach, kawałek dalej jest szkoła. Gdybyśmy dalej tam tak szli tą drogą, to doszlibyśmy do miejsca, w którym ostatnim razem poprosiłem o transport i zakończyłem próbę Miechów, Słomiki, Iwanowice, Kraków. Ale jak widzicie, skręciłem w lewo, minąłem tamto miejsce i zmierzamy najpierw do Starego Krasieńca, a potem do Naramy. No i proszę Państwa, docieramy do pętli 257 do Naramy, OSP Narama. Minęliśmy kościół, minęliśmy szkołę, boiska. To jest pętla autobusowa. Za chwilę odbijemy w prawą stronę Owczar. Nasz czas obecny to jest 6 godzin 55 minut, jeżeli mówimy o całkowitym czasie, ale jeśli mówimy o czasie samego chodu, to jest 6 godzin 10 minut. Zeszliśmy, proszę Państwa, z tej ruchliwej drogi, którą ludzie sobie skracają dystans, jadąc z Michałowic w stronę Skały, by nie stać w korkach niepotrzebnych. Tutaj przez Owczary właśnie na ramę pędzą. Nie ma chodnika oczywiście, ani pobocza, więc trzeba bardzo uważać. Teraz zeszliśmy na taki dukt, przez który przebiega Szlak Czarny wzdłuż doliny rzeki Naramki. Znamy tą trasę. Jak robiłem trekking Dwa Palce, zszedłem tędy właśnie wtedy do tych Owczar słynnych, a także jak szliśmy do Nestera z magicznym karpiem, to również tędy. Za naszymi plecami dolina rzeki Naramki płynie sobie tam dalej. Tu mamy lekkie podejście, jak widzicie, tamten dukt wiejski się skończył, jesteśmy na asfalcie od dłuższej chwili. Około 2-3 km idziemy właśnie tym asfaltem i za chwilę wyjdziemy z tej miejscowości, czyli Garliczki, czy też Owczar. Przez Garliczkę, Garlicę Duchowną pójdziemy do Garlicy Murowanej. Już naprawdę, proszę Państwa, niewiele. Już naprawdę niewiele, bo my tu jesteśmy. O, widzicie tu. Zaraz ruszymy sobie tą drogą do Drogi Królewskiej, Marszowiec, Witkowice i na Pronik Biały. Tyle nam zostało. A pamiętajcie, że zaczęliśmy w Miechowie. Tej mapy po prostu by nie starczyło, gdybyśmy chcieli Miechów pokazać. To by, nie wiem, na chyba drugie piętro musiała mapa iść w górę, żeby dotrzeć do Miechowa. Za nami zostaje ta droga, która do Zielonek leci. A my już odbiliśmy w lewo. Odbiliśmy w lewo taką... To jest taka droga asfaltowa, która łączy Garlicę Duchową z Marszowcem, a przechodzi obok Uniwersytetu Rolniczego, na terenie którego możemy zobaczyć bramę oraz lamus, czyli tak zwane pomieszczenie gospodarcze z podworskim, podworskie z XIX wieku. Niegdyś stał tutaj dwór, no ale po tym dworze został tylko lamus i brama, a teraz przejęło to Uniwersytet Rolniczy. Proszę Państwa, ta radość nie jest bezpodstawna. Tam bowiem za moimi plecami rozciąga się już Kraków. Już widać samoloty lądujące na Balicach. A one lecąc w stronę Balic przelatują nad moim blokiem. Także widząc je, widzę, ile mi zostało. Zostało mi naprawdę niewiele. Ostatnia górka zdobyta.
na dzisiejszej trasie. Wszedłem na Marszowiec, kawałeczek tylko podejść pod zabudowania fortu Marszowiec i zejść w stronę Krakowa. Ale pięknie. Trzecia trasa. Do trzech razy sztuka się mówi. I dokładnie tak było. Za trzecim razem udało się. Jeszcze nie, bo jeszcze nie jestem w Krakowie. Ale powiem wam. Stanę przy znaku Kraków. Wydrę się jak popieprzony, żeby wam pokazać, że jak rano o 8.45 wyruszałem z Miechowa, tak prawie o godzinie 17.18 dotarłem do Krakowa. Sami państwo widzicie samolot lecący. On leci właśnie na wysokości mojego bloku. On sobie leci. A my, proszę państwa, już lecimy z Marszowca. Minęliśmy Fort Marszowiec. I teraz tą drogą w stronę Dożynkowej, do Witkowic, a potem na Pronik Biały. Mówiłem wam, że nie będę się cieszył, dopóki nie zobaczę. Macie! Kraków, proszę państwa. Już prawie. Już jesteśmy w Krakowie, proszę państwa. Teraz tylko przejść dwa osiedla i będziemy, proszę państwa, na mecie na 50 km. Hału! No jak państwo widzą, jesteśmy już w Witkowicach i lecimy sobie spokojnie w stronę Pronika. No i proszę państwa, już docieramy, już swój blok widzę. Zostało parę set metrów do mety. Dziękuję, że byliście ze mną. Także można powiedzieć, w końcu po trzecia próba okazała się tą zwycięską. A na tej trasie z Miechowa do Krakowa byłem ja, podróżnik. Na razie. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.